Wielki przedsiębiorca, Ryszard, cieszył się statusem milionera przez wiele lat. Jego firma była jednym z największych graczy na rynku, a sam Ryszard prowadził wygodne, luksusowe życie. Jednak niespodziewane problemy finansowe zaczęły niszczyć jego fortunę. Inwestycje nie układały się tak, jak planował, a jego majątek stopniał w zastraszającym tempie. Ryszard był urodzonym liderem. Jego droga do sukcesu rozpoczęła się wiele lat temu, kiedy to z ogromnym zapałem i wizją założył własną firmę. Dzięki nieustępliwej pracy i zdolnościom zarządzania, jego przedsiębiorstwo szybko rosło i stawało się jednym z czołowych graczy na rynku. Był znany ze swojej skuteczności i umiejętności podejmowania ryzyka. Inwestycje w różne sektory gospodarki przynosiły obfite zyski, a jego majątek rósł z dnia na dzień. Ryszard żył w luksusie, miał przepiękny dom, drogie samochody i otaczał się luksusowymi przedmiotami. Jednak w miarę jak jego firma stawała się coraz większa, ryzyko również rosło. Ryszard nie bał się ryzyka, uważając, że to właśnie ono pozwala osiągnąć największe sukcesy. Zaczęły pojawiać się pierwsze inwestycje, które nie przynosiły oczekiwanych zysków. Firmy, które wydawały się obiecujące, nagle traciły na wartości, a inwestycje okazywały się błędne. Pierwsze sygnały kryzysu były ledwie widoczne, a Ryszard wierzył, że to tylko chwilowe trudności. Jednak z biegiem czasu okazało się, że sytuacja jest o wiele poważniejsza, niż początkowo sądził. Rozważał sprzedaż aktywów i restrukturyzację firmy, ale wydawało się, że każdy krok, jaki podejmował, tylko pogłębiał kłopoty. Kiedyś pewny siebie Ryszard zaczął tracić sen i apetyt na życie. Spędzał długie godziny w swoim luksusowym biurze, próbując znaleźć rozwiązanie, które ocali jego firmę i fortunę. Zaczęły go nawiedzać sny o upadku, a kalendarz, który kiedyś był pełen spotkań i podróży biznesowych, zaczął wyglądać na pusty i bezcelowy. Jego przyjaciele i znajomi zaczęli odwracać się od niego, obawiając się związania z kimś, kto tracił na wartości. Luksusowe przyjęcia i spotkania towarzyskie, które były kiedyś częścią jego życia, stały się tylko przypomnieniem dawnych czasów. Ryszard czuł się coraz bardziej osamotniony. Kiedy zaczęły pojawiać się pierwsze wezwania do zapłaty od wierzycieli, Ryszard zdawał sobie sprawę, że jest na skraju bankructwa. Rozważał nawet sprzedaż swojego luksusowego domu i cennych dzieł sztuki, które zdobiły jego rezydencję. Jego życie, które kiedyś było pełne przepychu, zamieniło się w koszmar. To był moment, w którym Ryszard zdawał sobie sprawę, że musi podjąć desperacką decyzję, aby uratować choć część swojego majątku i życia, które znał. Jednak nie mógł przewidzieć, że ta decyzja doprowadzi do niezwykłego zwrotu wydarzeń, który na zawsze zmieni jego los. Był to jeden z tych mroźnych i surowych wieczorów, które wydawały się potęgować beznadziejność ulic miejskich. Ryszard, choć sam nękały go kłopoty finansowe, wracał ze spotkania biznesowego w swoim ekskluzywnym samochodzie. Kiedy jego limuzyna zatrzymała się na skrzyżowaniu, spojrzał przez okno i zobaczył ją. Na rogu ulicy, przy oświetlonym latarnią słupie, stała młoda kobieta. Jej ubranie było podarte, a ciało otulone tylko niewielkim płaszczem, który nie zapewniał ciepła w tej lodowatej nocy. W ramionach trzymała małe, płaczące niemowlę, które drżało ze zimna. Rysunek tej sceny przyciągnął uwagę Ryszarda. Widok bezdomnej kobiety i jej dziecka w bezlitosnej zimowej aurze sprawił, że jego serce zadrżało. Instynktownie wiedział, że musi pomóc. Kiedy światła skrzyżowania zmieniły się na czerwone, Ryszard wysiadł z samochodu i zbliżył się do kobiety. W jej oczach widać było strach i beznadziejność. Głosem pełnym współczucia zapytał, czy potrzebujecie pomocy? Bezdomna kobieta spojrzała na niego ze zdziwieniem i łzami w oczach. Jej głos był cichy i drżący, gdy odpowiedziała, że potrzebują jedzenia i miejsca, gdzie mogą się schronić przed mrozem. Wówczas Ryszard zrozumiał, że to nie jest zwykła prośba o jałmużnę, to była prośba o przetrwanie. Choć sam był w trudnej sytuacji finansowej, Ryszard nie mógł odmówić pomocy tym ludziom. W jego wnętrzu coś się złamało, widząc ich beznadziejność. Wyjął portfel i wyjął z niego kilka banknotów. Nie były to duże sumy, ale były wystarczające, żeby zapewnić im jedzenie i choć chwilowe schronienie. Kiedy wręczał pieniądze bezdomnej kobiecie, jej dłonie drżały ze zimna i emocji. Spojrzała na niego z wdzięcznością, która bez słów wyrażała to, co czuła. Ryszard uśmiechnął się do niej, a potem zwrócił uwagę na płaczące niemowlę. Bez wahania zdjął z siebie swój ciepły płaszcz i owinął nim dziecko, starając się je uspokoić.
Gdy bezdomna kobieta i jej dziecko zniknęli w mroku, Ryszard poczuł się dziwnie lepiej. To spotkanie zmieniło go, skierowało go na zupełnie nową ścieżkę. Teraz miał świadomość, że istnieją rzeczy ważniejsze niż bogactwo i sukces. To była pierwsza kropla, która wywołała burzę w jego życiu. Choć sam był w trudnej sytuacji finansowej, Ryszard nie mógł oderwać wzroku od tego biednego dziecka. Było coś w spojrzeniu tego malucha, co poruszyło jego serce. W ciszy wyjął kilka banknotów i wręczył je bezdomnej, mówiąc: przepraszam, że to niewiele, ale proszę, weźcie to na jedzenie i ciepłe ubrania dla waszego dziecka. Bezdomna kobieta spojrzała na pieniądze z ogromną wdzięcznością. Jej oczy lśniły łzami, a usta wygięły się w ułamek uśmiechu. Wzięła pieniądze i serdecznie podziękowała Ryszardowi. To były słowa pełne prawdziwej wdzięczności, które dotknęły go bardziej niż mógł sobie wyobrazić. Następnie Ryszard zrobił coś, czego wcześniej by sam nie przewidział. Zdjął z siebie swój drogi płaszcz, w którym się tuliło dziecko, i ofiarował go bezdomnej kobiecie. Powiedział: to może was ogrzać i zabezpieczy przed zimnem. Jej oczy zaświeciły się jeszcze bardziej, gdy przyjęła ten prezent. Była to chwila prawdziwej hojności i współczucia. Ryszard, mimo że sam był w trudnej sytuacji, poczuł głębokie zadowolenie i ciepło w sercu. To spotkanie z bezdomną kobietą i jej dzieckiem ożywiło w nim coś, co dawno było uśpione. Było to początkiem niezwykłej transformacji, która miała zmienić jego życie na zawsze. Zaskoczona hojnością Ryszarda, bezdomna kobieta, która nazywała się Anna, opowiedziała mu swoją historię. Była to opowieść pełna bólu i straty. Anna była młodą kobietą, której życie wydawało się być kiedyś pełne nadziei i miłości. Była szczęśliwą żoną i matką, ale to, co się wydarzyło, zmieniło ją na zawsze. Anna i jej mąż, Marek, byli zakochani i mieli wielkie marzenia o przyszłości. Wspólnie wychowywali swoją córkę, Alicję, w małym, ale przytulnym mieszkaniu. Marek był PRACOWYM mężczyzną, który pracował jako rzemieślnik, a Anna zajmowała się domem i wychowywaniem dziecka. Jednak ich szczęśliwe życie nagle przerwała tragedia. Marek ciężko zachorował, a lekarze nie dawali mu dużych szans na przeżycie. Wkrótce potem, po krótkiej, ale wyniszczającej walce, zmarł, pozostawiając Annę samą z małą Alicją. Po śmierci męża życie Anny zamieniło się w koszmar. Straciła nie tylko swojego ukochanego, ale także źródło utrzymania dla siebie i córki. Musiała radzić sobie z bólem żałoby, jednocześnie szukając pracy, która pozwoliłaby jej zapewnić córce jedzenie i dach nad głową. Niestety, znalezienie pracy okazało się trudniejsze, niż się spodziewała. Była niedoświadczoną pracownicą, a rynek pracy nie był łaskawy. Zaczęła tracić oszczędności, a ich sytuacja finansowa stawała się coraz bardziej beznadziejna. W końcu, po wielu próbach znalezienia pomocy, Anna i Alicja znalazły się na ulicy. Musiały spać pod mostem, a codzienność wypełniała walka o przetrwanie. Anna czuła się całkowicie bezradna, a każdy dzień przynosił nowe cierpienie dla niej i jej córki. Spotkanie z Ryszardem było dla Anny i Alicji jak promień słońca w ciemności. Jego hojność i życzliwość sprawiły, że poczuli się znów ludźmi, a nie tylko bezdomnymi. Pomoc, którą otrzymali od Ryszarda, dała im nadzieję na lepszą przyszłość, choć jeszcze nie wiedzieli, jakie niespodzianki życie dla nich przygotuje. Po opowiedzeniu tej historii Anna spojrzała na Ryszarda z głęboką wdzięcznością i łzami w oczach. To spotkanie z bogatym biznesmenem zmieniło jej perspektywę i dało jej nadzieję, że może istnieć możliwość wyjścia z tej beznadziejnej sytuacji. Ryszard jednak nie pozostał przy tym tylko słuchaczem. Zdecydował się jeszcze bardziej zaangażować w życie Anny i Alicji, co miało ogromny wpływ na dalszy rozwój wydarzeń. Po tym, jak Ryszard opuścił bezdomną Annę i jej córkę Alicję, poczuł, że nie może zostawić ich same na ulicy. To spotkanie z nimi wywarło na nim ogromne wrażenie i sprawiło, że zrozumiał, że musi im pomóc. Wiedział, że będzie to trudne zadanie, ale nie mógł przestać myśleć o ich losie. Pierwszą rzeczą, którą Ryszard zrobił, było odwiedzenie miejsc, gdzie często przebywali bezdomni. Odwiedzał schroniska, stołówki dla ubogich i miejsca, gdzie można było znaleźć ludzi, którzy żyli na ulicy. Miał nadzieję, że może ktoś widział Annę i Alicję po spotkaniu na ulicy i mógłby mu podać jakieś wskazówki. Codziennie po pracy Ryszard poświęcał godziny na rozmowy z bezdomnymi. Dzielił się z nimi opowieścią o spotkaniu z Anną i próbował dowiedzieć się, czy ktoś widział tę kobietę i jej córkę gdziekolwiek w okolicy.
Było to trudne zadanie, ponieważ bezdomni często przemieszczali się z miejsca na miejsce, a informacje były sprzeczne i niejasne. Mimo trudności i braku konkretnych wskazówek, Ryszard nie poddawał się. Jego determinacja rosła z dnia na dzień. Całe jego życie było skoncentrowane na odnalezieniu Anny i Alicji. Czuł, że to jest jego obowiązek, że musi pomóc tym dwóm bezdomnym duszom, które spotkał na ulicy. W międzyczasie zaczął również korzystać z pomocy organizacji zajmujących się pomocą bezdomnym. Był gotów zapłacić nagrodę za informacje, które pomogą mu odnaleźć Annę i Alicję. Rozpoczął także kampanię w mediach społecznościowych, opisując swoje spotkanie z bezdomnymi i prosząc o wsparcie w ich poszukiwaniach. Jednak minęły tygodnie, a Ryszard nadal nie miał żadnych konkretnych wskazówek. To był czas ogromnej frustracji i niepewności. Czuł się bezsilny wobec ogromu problemu, jaki stworzyło bezdomne życie Anny i Alicji. Jednak nie zamierzał się poddać. Dla Ryszarda poszukiwania stały się obsesyjne. Codziennie spędzał godziny analizując mapy miasta, rozmawiając z bezdomnymi i wykorzystując każdą dostępną okazję, by dowiedzieć się czegokolwiek na temat Anny i Alicji. To stało się jego misją, jego jedynym celem życia. Niezależnie od trudności i przeciwności, Ryszard nie przestawał wierzyć, że odnajdzie Annę i Alicję. W jego sercu narastała nadzieja, że będzie mógł im pomóc i dać im drugą szansę. To była walka, która wywołała w nim determinację i siłę, jakiej nigdy wcześniej nie znał. Po kilku tygodniach intensywnych poszukiwań, Ryszard w końcu natknął się na Annę i jej dziecko na jednym z parkowych ławek. Byli już bardziej wychudzeni i zziębnięci niż wcześniej. Zimny wiatr przeszywał ich ciała, a ich ubrania były jeszcze bardziej podarte. Kiedy Ryszard zbliżył się do nich, Anna podniosła głowę, a jej oczy wyraz zaskoczenia i zdumienia. Nie mogła uwierzyć własnym oczom. To, że Ryszard wrócił i szukał jej, sprawiło, że poczuła się ważna i doceniona. Alicja, choć była jeszcze bardzo małym dzieckiem, również spojrzała na Ryszarda z ciekawością i uśmiechem. Ryszard uśmiechnął się do nich serdecznie i zaczął rozmawiać. Zapytał Annę, jak się mają, jak sobie radzą, czy znalazły jakieś schronienie. Anna opowiedziała mu, że od czasu ich ostatniego spotkania ich sytuacja nie poprawiła się. Wciąż były bezdomne, zmagały się z brakiem jedzenia i ciepłego miejsca do spania. Ryszard natychmiast zaoferował im pomoc. Zaprowadził Annę i Alicję do swojego samochodu i odwiózł do swojego domu. To było dla nich jak sen. Luksusowy dom Ryszarda był jak pałac w porównaniu z tym, co przez ostatnie miesiące musiały znosić. Kiedy dotarli do domu, Ryszard zadbał o to, by Anna i Alicja dostali ciepłe ubrania, jedzenie i możliwość wypoczynku. Widząc, jak zmęczone i wyczerpane są, nie mógł oderwać od nich wzroku. Było to pierwsze spotkanie, które miało zmienić ich wszystkich na zawsze. W ciągu kilku miesięcy po tym spotkaniu Ryszard, Anna i jej córka Alicja stali się jak rodzina. To, co zaczęło się od przypadkowego spotkania na ulicy, przekształciło się w głęboką więź opartą na wzajemnym szacunku i wsparciu. Anna, dzięki Ryszardowi, znalazła pracę jako sekretarka w jednej z jego firm. Ryszard nie tylko zaoferował jej pracę, ale także zapewnił wsparcie i szkolenia, które pomogły jej odzyskać pewność siebie i umiejętności niezbędne do wykonywania nowej roli. Anna, która kiedyś czuła się bezsilna i zagubiona, zaczęła znowu wierzyć w siebie i swoje możliwości. Alicja, mimo że była jeszcze małym dzieckiem, również zyskała na tej zmianie życia. W nowym, stabilnym otoczeniu mogła rozwijać się prężnie. Ryszard i Anna zadawali się nią, ucząc ją wartości, edukując i dając jej nadzieję na przyszłość. Dla Ryszarda to nie była tylko pomoc. To było spełnienie jego marzeń o niesieniu pomocy tym, którzy jej potrzebowali. Przygarnął Annę i Alicję do swojego życia, a to sprawiło, że jego własne życie nabrało głębszego sensu. Nie tylko odmienił ich los, ale także odnalazł swoje własne szczęście i spełnienie w dawaniu innym szansy na lepsze życie. To spotkanie na ulicy i decyzja Ryszarda o pomocy bezdomnym odmieniły życie wszystkich trzech ludzi. Była to historia o odnalezieniu nadziei, szukaniu nowych szans i zmianie życia na lepsze. Wspólnie przezwyciężyli przeciwności losu i znaleźli nowy cel w życiu, byli gotowi stawić czoła wszystkiemu, co przyniosło przyszłość. Ryszard postanowił przyjąć Annę i Alicję do swojego domu. Nie mógł znieść myśli, że zostawi je same na ulicy, szczególnie teraz, gdy poznał ich historię i zrozumiał, jak wiele przeszły. Zorganizował dla nich ciepłe pokoje,
zapewnił im wygodę i bezpieczeństwo. Anna i Alicja poczuły się wreszcie jak w domu, po wielu miesiącach bezdomności i strachu. Ryszard również zadbał o opiekę medyczną dla Alicji, która była w złym stanie zdrowia po tylu trudnych miesiącach. Regularne wizyty u lekarza i właściwa opieka pozwoliły jej powoli wracać do zdrowia. To było dla Anny wielkim wsparciem, widząc, że jej córka odzyskuje siły i uśmiech na twarzy. Dla Anny to był nieoczekiwany zwrot losu. Nie tylko znalazła dach nad głową i ciepłe miejsce do spania, ale również pracę i wsparcie, jakiego potrzebowała. Dla niej to była szansa na nowe życie, na ponowne odnalezienie się w społeczeństwie i na zapewnienie Alicji lepszej przyszłości. Jednak nie tylko Anna i Alicja odniesieli korzyści z tej zmiany. Ryszard, który kiedyś skupiał się tylko na swoim sukcesie biznesowym, odkrył, że prawdziwa satysfakcja tkwi w niesieniu pomocy innym. Jego dom stał się prawdziwym domem dla Anny i Alicji, a serce Ryszarda napełniło się miłością i szczęściem, które wcześniej nie znał. W miarę jak życie Anny i Alicji stawało się coraz lepsze, firma Ryszarda zaczęła odnawiać się. Złota ręka biznesmena wróciła do działania, a jego inwestycje zaczęły przynosić zyski. Wydawało się, że los znów uśmiechnął się do Ryszarda. Jednak teraz jego podejście do biznesu było inne. Nie była to już wyłącznie walka o zysk i sukces. Ryszard zrozumiał, że może łączyć prowadzenie firmy z działalnością charytatywną. Zaczął inwestować część swoich zysków w organizacje pomagające bezdomnym i potrzebującym. Założył również fundację, której celem było wsparcie dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Firma Ryszarda zyskała nowy, pozytywny wizerunek. Klienci i partnerzy biznesowi docenili jego zaangażowanie społeczne i chęć pomocy innym. To przyciągało do niego ludzi, którzy chcieli współpracować z kimś, kto nie tylko myśli o zyskach, ale także o dobru społeczeństwa. Przywracanie nadziei stało się hasłem przewodnim dla Ryszarda, Anny i Alicji. Wszystko, co zaczęło się od przypadkowego spotkania na ulicy, przekształciło się w niesamowitą historię pozytywnej zmiany. To była opowieść o ludziach, którzy odważyli się marzyć i działać, odkryli nowe znaczenie życia i znaleźli prawdziwe spełnienie w pomaganiu innym. W miarę jak życie Anny i Alicji stawało się coraz lepsze, firma Ryszarda również zaczęła doświadczać pozytywnych zmian. Złota ręka biznesmena wróciła do działania, a jego inwestycje zaczęły przynosić zyski. Wydawało się, że los znów uśmiechnął się do Ryszarda. Ryszard, który wcześniej skupiał się wyłącznie na swoim sukcesie finansowym, zaczął podejście do biznesu zmieniać w bardziej etyczne i społecznie odpowiedzialne. Zrozumiał, że może jednocześnie prowadzić rentowną firmę i przyczyniać się do dobra innych ludzi. Jego firma zaczęła inwestować w projekty społeczne i charytatywne. Współpracowała z organizacjami pomagającymi potrzebującym i angażowała się w działania na rzecz poprawy warunków życia ubogich i bezdomnych. To nie tylko przyciągnęło nowych klientów, ale także budowało pozytywny wizerunek firmy. Ryszard był przekonany, że sukces firmy nie musi być sprzeczny z wartościami i współczuciem dla innych. Dla niego to był dowód, że można odnieść sukces w biznesie, jednocześnie przyczyniając się do rozwoju społeczeństwa i pomagając potrzebującym. Ryszard musiał wyjechać w delegację biznesową na kilka dni, pozostawiając Annę i Alicję w swoim domu. To było pierwsze takie rozłączenie od czasu, gdy przyjął je pod swój dach. Mimo że wiedział, że Anna jest teraz stabilna i pewna siebie, nie mógł się oprzeć uczuciu niepokoju przed wyjazdem. Anna, która odzyskała już poczucie własnej wartości i znalazła pracę, była gotowa podjąć opiekę nad Alicją w czasie nieobecności Ryszarda. Jednak był to dla niej również czas wyzwania. Po wielu miesiącach beznadziejności i strachu, teraz musiała sama troszczyć się o swoją córkę. Ryszard zrobił wszystko, co w jego mocy, by zapewnić Anne i Alicji komfort i bezpieczeństwo w czasie jego nieobecności. Zorganizował pomoc sąsiadów i znajomych, którzy obiecali pomagać Annie w razie potrzeby. Przygotował także listy z instrukcjami i numerami kontaktowymi, by Anna wiedziała, gdzie szukać pomocy w nagłych przypadkach. Wyjazd Ryszarda był dla niego trudny, ale wiedział, że musi wrócić do swoich obowiązków biznesowych. Mimo to nie mógł się doczekać powrotu i ponownego spotkania z Anną i Alicją. Wiedział, że dzięki nim jego życie nabiera nowego sensu, a jego firma staje się narzędziem do realizacji większych celów społecznych. Kiedy Ryszard wrócił do swojego domu, pełen nadziei na spotkanie z Anną i Alicją, zobaczył, że wiele cennych rzeczy zniknęło. Nie było już biżuterii, antyków,
ani innych wartościowych przedmiotów, które wcześniej zdobiły jego dom. Stał przed pustymi regałami i zrozumiał, że został okradziony. Zdanie sobie sprawy, że Anna, którą traktował jak rodzinę, mogła go okraść, było jeszcze bardziej bolesne niż samo ich odejście. Czuł się zdradzony i oszukany. Nie tylko utracił ludzi, których pokochał, ale także cenne rzeczy, które miały dla niego sentymentalną wartość. Ryszard próbował zrozumieć, co mogło zmotywować Annę do takiego kroku. Być może była to desperacja, chęć zapewnienia sobie i Alicji środków do życia. Jednak uczucie rozczarowania i straty było ogromne. Mimo utraty cennych rzeczy, Ryszard nie poddał się. Wiedział, że musi odnaleźć Annę i Alicję, zrozumieć, dlaczego odeszły i spróbować naprawić związek. To było dla niego ważniejsze niż jakakolwiek materialna utrata. Może jeszcze istniała nadzieja na ich powrót i odkupienie popełnionych błędów. Po kradzieży cennych rzeczy z jego domu, Ryszard nie miał innego wyboru, jak zgłosić to na policję. Chociaż czuł się zdradzony i rozczarowany zachowaniem Anny, nie chciał rezygnować z próby znalezienia jej i Alicji. Policja rozpoczęła dochodzenie w sprawie kradzieży. Ryszard przekazał im wszystkie dostępne informacje na temat Anny i Alicji, opisując ich wygląd i historię, jaką mu opowiedziały. Był gotów zrobić wszystko, żeby odnaleźć ich i zrozumieć, dlaczego Anna postanowiła odejść w taki sposób. Jednak dni zamieniały się w tygodnie, a tygodnie w miesiące, a policja nie była w stanie znaleźć żadnych śladów Anny i Alicji. To było dla Ryszarda ogromnie frustrujące. Czuł się bezsilny i przygnębiony, nie wiedząc, gdzie mogą teraz przebywać. W międzyczasie firma Ryszarda nadal rozwijała się i przynosiła zyski. Jednak sukces biznesowy przestał być dla niego najważniejszy. Teraz najważniejsza była dla niego sprawa odnalezienia Anny i Alicji. Historia Ryszarda, Anny i Alicji była historią o nadziei, miłości i poświęceniu. Mimo trudności i przeciwności losu, Ryszard nigdy nie przestał wierzyć, że odnajdzie Annę i Alicję i pomoże im wrócić na właściwą drogę. Na tym kończy się ta historia. Los Anny i Alicji pozostaje niepewny, ale Ryszard nadal wierzy, że kiedyś ich odnajdzie i pomoże im zacząć nowe życie. To była opowieść o ludziach, którzy odważyli się marzyć, działać i nigdy nie przestawali wierzyć w dobro.